Obraz Lenina znają niemal wszyscy, którzy zakosztowali życia w PRL-u. Był reprodukowany w podręcznikach historii i na kolorowym znaczku pocztowym, wydanym w 1968 roku, w nakładzie ponad 3,5 miliona egzemplarzy. Obraz w późniejszej wersji z 1973 roku stał się ikoną mitu założycielskiego Ludowego Wojska Polskiego, przedstawieniem jedynie słusznej PRL-owskiej wizji najnowszej historii. Ruszający do ataku żołnierze i towarzyszący im czołg to nawiązanie do innej ikony i innej bitwy, walki USA z Japonią o Iwo Jimę. Niedaleko prawej krawędzi obrazu, tuż nad linią ziemi, widać ogień. To płonie niemiecki czołg, na którego boku widać charakterystyczny czarny krzyż w białym obramowaniu. W centrum obrazu wielki polski czołg T-34, po jego lewej stronie zaś drugi, oddalony, a przy nim ręce do góry podnosi trzech Niemców w mundurach Feldgrau. Na pierwszym planie leży porzucony, pogięty niemiecki hełm, który mijają nacierające polscy żołnierze. To symbol zwycięstwa. Jeden z trzech biegnących tuż przy czołgu żołnierzy szykuje się do rzutu granatem, ale jest to niemiecki granat zaczepny na charakterystycznym drewnianym trzonku. Dowódca grupy polskich żołnierzy unosi do góry pistolet. Bylina bardzo dokładnie odwzorował radziecki pistolet sygnałowy kalibru 26,2 mm. Żołnierz zapewne zaraz wystrzeli rakietę, by dać znak artylerzystom. Malarz uzbroił Polaków nader hojnie. Trzech kościuszkowców uzbrojonych jest w pistolety maszynowe PPS-41, popularne pepesze, a tylko jeden w karabin Mosin. Wedle przepisów dywizja miała być wyposażona w ponad 9 tysięcy Mosinów i 2,5 tysiąca pepesz. W rzeczywistości pistoletów maszynowych było niemal 10 razy mniej niż karabinów. Również szczodrze Bylina obdarował żołnierzy butami. Zamiast powszechnych trzewików z owijaczami mają na nogach buty z wysokimi cholewami. Uchodziły one wtedy za luksus. Żołnierz leżący na pierwszym planie ma przytroczoną do pasa saperkę regulaminową. To znak, że jeszcze jej nie użył. To symboliczne przesłanie, że Polacy nacierają, nie potrzebują łopatką drążyć okopów. Pierwsza wersja obrazu powstała w 1953 roku. Ostateczna, namalowana 20 lat później, różni się w kilku szczegółach. Bitwa pod Lenino była klęską pierwszego pułku piechoty. Gdy ruszał do walki, liczył ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. Gdy został wycofany, doliczono się ich zaledwie 500. Ale 20 lat pracy Michała Byliny nad obrazem tej bitwy pozwoliło malarzowi dokonać czegoś, co poza nim potrafili nieliczni. Podobnie jak Jan Matejko, narzucił odbiorcom swoją wersję historii. Michał Bylina wygrał przegraną bitwę pod Lenino. Wygrał ją dla władzy ludowej.